Czego uczy mnie Biblia w objawieniu 20 rozdział 11 do 12 wersetu? Czytamy tam: Ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien, nędzarz i biedak, ślepy i goły. Radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił. Objawienie Jana, 20 rozdział, 11 do 12 wersetu. Skarb w Pompejach jest taką ilustracją tego wersetu. Gdy podczas prac wykopaliskowych odkopano ruiny Pompeji, które zostały pogrzebane pod popiołem Wezuwiusza w roku 79 naszej ery, znaleziono wtedy również szczątki pewnej kobiety, której ręce krótko przed śmiercią musiały chwycić wiele klejnotów, gdyż znaleziono przy niej bransolety, naszyjniki, pierścionki i parę wspaniałych kolczyków. Kobieta najwidoczniej uciekała przed śmiercią i wciąż chciała ocalić to, co było dla niej najcenniejsze. Niestety, najprawdopodobniej udusiła się wraz ze swoją biżuterią w deszczu popiołów. Cóż to był za obraz, który Wezuwiusz zachował przez 19 wieków? Prawie nienaruszony skarb obok martwych kości. Jak wielu ludzi poświęca dużą część swojego życia w celu posiadania wielu rzeczy. Często trzymają się ich aż do ostatniego tchnienia. Potem umierają i zostają pochowani. Trumna nie ma kieszeń. A co dzieje się z ich bogactwem? Zostaje oddziedziczone, sprzedane, usunięte lub po prostu zapomniane. Gdzie jest nieśmiertelna dusza właściciela? Biblia ostrzega przed serią katastrof i wydarzeń, które pewnego dnia dotkną całą ludzkość. Następnie Pan Jezus Chrystus pojawi się jako sędzia i król. Niestety ci, którzy żyli w swoim życiu bez Boga, stracą wszystko na zawsze. Wtedy byłoby im lepiej, gdyby się nigdy nie urodzili. Zostaną oddzieleni od Boga na wieczność. Ludzie, którzy uznali, że tylko wiara w Chrystusa przenosi ich poza to, co widzialne, i którzy żyli dla Niego, ci, którzy uwierzyli w Pana Jezusa, będą wiecznie cieszyć się radością nieba. A gdzie jest Twój skarb? Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony i będziesz miał skarb w niebie.